Minął pierwszy tydzień nowych zasad gospodarowania, kłopoty stare. Lot ma 60 lat. Zmarł cesarz Japonii Hirohito, panował 62 lata. Dobry wieczór Państwu, witam w pierwszą sobotę nowego roku. Nowy rok miał przynieść zmiany pracy handlu w soboty. W Warszawie nadal jednak obowiązuje zarządzenie prezydenta z 1985 roku, a nowy projekt, według którego we wszystkie soboty sklepy będą otwarte, czeka na konsultację w Stołecznej Radzie Narodowej. Tak więc dziś, w pierwszą sobotę miesiąca, sklepy spożywcze były otwarte do 13, a dyżurne do 16, czyli bez zmian. Kolejki również. We Wrocławiu otwartych było niewiele ponad połowę sklepów. Mieszane odczucia mieli jednak wszyscy, i klienci, i handlowcy. Pełnego mleka nie ma. Tylko w woreczkach. Chleb nie za bardzo świeży. Widzi pani sens pracy w wolną sobotę, czy nie? No sens jest, no ale w sumie wolę mieć wolne. Wolne soboty chcieliby mieć wszyscy, ale wystarczy odpowiednie wynagrodzenie i nie ma problemów. Na przykład w warszawskim Agrikopie za pracę w sobotę handlowcy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1500 zł. Dlatego tu pracują we wszystkie soboty od 8 do 16, bo to się po prostu opłaca. A w Krośnie w ostatnich dwóch dniach zgłosiło się ponad 30 osób chcących podjąć działalność gospodarczą. Wszyscy odeszli z przysłowiowym kwitkiem, autentycznych bowiem nie dostali. Urząd nie miał stosownych kwestionariuszy i blankietów zaświadczeń. Tak więc przepisy są nowe, a życie toczy się po staremu. Od poniedziałku drożeje cukier. Zgodnie z decyzją ministra finansów cena cukru wzrasta ze 165 zł do 210 zł za kilogram. Pomimo tej podwyżki cukier pozostaje artykułem dotowanym przez państwo. Dotychczas budżet dopłacał do każdego kilograma 95 zł. Teraz po podwyżce będzie dopłacał około 60. Obecna podwyżka ceny związana jest z tym, że w 1988 roku trzykrotnie wzrastały ceny skupu buraków cukrowych.